Jesteśmy w Poznaniu. Wybraliśmy się, żeby zwiedzić Fort Boyen. Doszliśmy na miejsce. Widać już w lesie fragmenty zabudowy. Trzeba się tylko tam dostać. Jesteśmy na górce. Tutaj też widać jakieś budowle. Podejdziemy sobie, zobaczymy. No proszę. Zobaczmy, czy jest wejście. Tak wygląda. Jakaś dziura jest. Nie wiadomo, czy jest krata. Na dół uderzamy. A, czyli tam prowadzą te drzwi obok. No, wilgoć taka. Zobaczę tutaj najpierw. Co znalazłeś? Gniazdko? Całkiem spore przestrzenie. Zerknę tutaj. Pomieszczonko. I koniec. Coś jest? Nie widać. Korytarz. Tu są. Klatka schodowa, która się zaczyna tam, do schodów. Magazyn pod schodami. No to właśnie tutaj chyba jakiś magazyn amunicji i było amunicja transportowana windą na górę. Tutaj strzelnica, którą wiedzieć, możliwe. Jakie to brało, nie? Tak, tam jest kawał korytarza. Schodki też całkiem przyzwoite. A tam widać słońce. Wpada, no, na filmie nie będzie widać, ale wpada z boków. Tędy ja przeszedłem. Jakieś pozostałości krat. O, pierwsze okno. Krata solidna. Tutaj jest takie solidne zawiasy. No. Na górze też. Mówisz? Tak, tutaj jest zamknięte.
przejścia pomiędzy pomieszczeniami pozwalali wyjść. Złapię sobie tak. Nie mam czasu, jadę czołgiem. I świat zewnętrzny. Idziemy na razie dalej. Zobaczyć, gdzie dojdziemy. Główne wyjście. O, ładne. Mnóstwo butelek. Śmieci. Woda. Całkiem fajnie tu ten zakręt. Wejście. Takie masywne drzwi były, nie? Panowie sobie poszli fajskie popykać. Schody do góry. Krytyczna jasność tam jest. I ciepłe powietrze. Stromo. No. Jesteśmy na zewnątrz. Też w podobnym. Główne wejście jest piętro niżej, pamiętaj. Co? Główne wejście jest piętro niżej. No to jest. Tu główne wejście jest chyba tam na dole. O, tam. Woda trochę wypływa. No. To przebywa w tym fajnym chłodku. No tu jest troszkę cieplej. No to jest cieplej. O, bagno. Może da się obejść bokiem. Zobaczę, czy to tutaj, co tu się znajdzie. O! Są wrota. Wrota są. No. Kulków jak mruków. Małe pomieszczenie ze studnią.
Piętro niżej widać. Pójdę dosyć płytko. Nie wiem, gdzie się tam wchodzi od drugiej strony. Nie doszliśmy tam. Może to tamte schody w tamtej klatce. Bo schodzimy w bok. Może. Możemy zobaczyć. Możemy. Przyjemniej się dołem idzie niż górą. No. I znowu w dół. Góra i dół. A, i tutaj nasz długi korytarz. A tam wyjście. Tam nie byliśmy. Od głównego wyjścia w bok. A nie, tu nic nie ma. To jest tylko wyjście. Jesteśmy na dole. A tam nad nami to jest. Gdzieś. Czyli główne wyjście jest jeszcze gdzie indziej. Tam wychodzi. Jeszcze tam w bok. Bo my przed chwilą byliśmy tutaj na górze. Mhm. Bo widać było tą studzienkę, czy co to jest. Czyli główne wyjście jest jeszcze dalej tam. No, przechodzi gdzieś tam na drugą stronę tego wału. Wyjdźmy głównym wyjściem zobaczyć sytuację. Schody. Czy nie są... Chyba, że nie. To nie są te schody. To jest jeszcze wyjście gdzie indziej. Nie, to są jeszcze inne schody. Takie same, ale inne. Szyb windy. Tak. To patrzmy w górę. Tutaj nie ma takiego tynku ładnego, białego. Są gołe cegły. No, kawałek poręczy. Ale jakie echo teraz tutaj jest. Uwaga na szyb. Tak. A, tu zamurowane wejście. No. Tutaj też te poręcze zostały, żeby nie wpaść na tamte schody. No. Tak, i tutaj też takie pośrednie pomieszczenie z tym szybem w górę i w dół. Co to? No ten szyb w górę i w dół. Jesteśmy po środku. Tak, tu dochodzimy do głównego ciągu. Jeszcze coś na boki. Jakaś zapadnia była na tym wjeździe. Zaraz podejdziemy. Harry Potter. I
na drabinę. No, coś tu było. Ale tu są schody, to jest myślenie pod schodami. Gdzie nigdy tego stropu nie było. To ty może metalowe schody były, takie... albo drabina. Po co tutaj poręcz? Coś tutaj widać, ostro próbował włazić po tej ścianie. No liczę, że trupa znajdzie. Proszę, kolejne pomieszczenia. I w jedną, i w drugą. To są te schody, pod którymi byliśmy przed chwilą. Tutaj przebija nam okienkami światło. Na górze też światło widać. O! No proszę. Mamy otwory strzelnicze. Padnie z wodą pod schodem. Co jeszcze tutaj w bok? Chodźcie zobaczyć. Drzwi jakieś stare leżą, ale drewniane. Twierdzisz? Nie wiem. Też ławeczka. Wygląda mi jak klozet. To przykryty płytą. Tak, to będzie chyba klozet. A co powiesz na strzelanie w klozecie? No. Wiesz, zrobisz twoje, podnosisz się i strzelasz. Żadna filozofia. Zawiasy. Co masz? Płyta? Jakiś łupek? Nie wiem. No, jest to kamień naturalny, tak wygląda. Może i łupek. Kamień. Ściany kibla powleczą. Jeszcze tu w bok zajrzmy przy tym wejściu. Też otwory strzelnicze i nawiast otwory strzelnicze. Dobra, to teraz co? Wychodzimy na zewnątrz i szukamy innego wejścia do innej części, czy schodki do góry. Możemy podejść do góry. Tu są schody, a tu zaraz jest wyjście. Widać światło. Podręcznik matematyka 5. 4 matematyka. Ktoś tutaj rytualnie dokonał zakończenia roku. Chyba tak. Albo zakończenia swojej przygody z matematyką. Nie ma. O! I mamy wrota. Ktoś spalił zeszyt do religii. Bardzo on wie. Chyba ktoś swoją całą szkolną wyprawkę. Możliwe. Był koniec roku.
uczczony. I tam kolejne jakieś wejście. Tam za to byliśmy. Ale tutaj chyba nie. Tym wejściem chyba nie wychodziliśmy. Nie wydaje mi się. To zobaczmy. Aha, to jest to wejście, do którego byliśmy od drugiej strony, to zamurowane. Znaleźliśmy strzelnicę, w której byliśmy wcześniej. Prawdopodobnie to ta sama. Zobaczymy jeszcze dookoła. Czy chyba tędy wyszliśmy sobie, tutaj stąd. Nie weszliśmy na wał, nie popatrzyliśmy i weszliśmy z powrotem. A tu jest główny wjazd, tak to wygląda. Zejdź, popatrz. O, tam nie byliśmy, tam na sam koniec można pójść. A tutaj mamy główny wjazd. Tam drugą stroną może się dostaniemy. Tam coś fajnie, to chyba drzewo tylko. Dobra, trzeba się tam dostać. No, idziemy jeszcze jedno wejście zobaczyć. Za bagnem. Jest bagno. Trzeba obejść gdzieś górą. Trzeba wejść na wał. Trochę sypie ten murek tutaj. Na ten wał. No. Dobra, jestem przy wejściu. Woda stoi. Dużo wody stoi. Ale jest wejście. Jest też coś powyżej. To też trzeba będzie zobaczyć. Śmieci, dużo śmieci. Nieprzekraczalny płot. To wygląda na coś chyba trochę nowszego. Ale śmieci. Jedno małe pomieszczonko z prefabrykatów, z blachy palistą ułożone i to wszystko. Tak, to wszystko. Jakieś graty leżą. Chyba była. Jakieś kurtki wiszą, jakieś buty. Chyba tak. Długi, mokry korytarz wzdłuż tam. A tu już po chyba ktoś śpi. Nie jestem pewien. Ale długi korytarz podmokły w tamtym kierunku. I bez żadnych odgałęzień, tylko wąski długi korytarz.